Hejka. Idę sobie na plażę, dalej przebywamy w Helu. Idę sobie na plażę, no bo nie lubię przebywać tam, gdzie przebywa dużo ludzi. Każdy ma jakiegoś pierdolca, to jest mój. Więc idę sobie nad plażę, gdzie ludzi nie ma. Oczywiście muszę wydreptać 3 km od centrum Helu, wzdłuż linii kolejowej, ale to dla mnie pikuś. W drodze na tą plażę, zanim tam dojdę, nakręcę odcinek plażowy dzienny, podzielę się z wami moją refleksją. Otóż województwo pomorskie, no to obszar zamieszkiwany przez Kaszubów, jeśli dobrze się zorientowałem. Chyba zorientowałem się dobrze, bo wszędzie w takich motywach etnograficznych pojawia się motyw Kaszub. Jak ja to szedłem rok temu? Jest wiadukt wąskotorówki, której już nie ma, ale dzięki staraniom kogoś tam został uratowany. Dobra, tędy muszę iść. A, poznaj. Zresztą grają tutaj Radio Kaszeby. Wszyscy mówią jo. No to jesteśmy na Kaszubach. No, tak, już jesteśmy na Kaszubach, to podzielę się z wami moją refleksją odnośnie Kaszubów. Ludzie są szalenie uprzejmi, przerażająco uprzejmi, jak dla mnie. Pochodzę z Częstochowy, chyba największego hamowiska w Polsce. Bo każdy autostopowicz powie wam, kto najczęściej nie zatrzymuje się, albo kto w ogóle nie zatrzymuje się. Oczywiście SC. Muszę spojrzeć w GPS-a. Oczywiście spojrzę w ciemno. Kurwa, nie poznaję tego. Powinienem iść śladem wąskotorówki, a tymczasem jakby się cofam. Nie spojrzę dokładniej, bo nie doładowałem konta w Lyce Mobile. Dobra, są jakieś umocnienia. Stare umocnienia pokażę wam. O, tu wystaje takie betonowe coś. Tu nie będzie widać, ale tam będzie widać. Cała wyspa jest pocięta takimi betonowymi okopami. Nie wiem, co to jest, ale tak o tym mówię. Dobra. Kaszubi. Pochodzę z zachodniej Małopolski, w województwie śląskim. Częstochowa nie lubi się ze Ślązakami. Kurwa, to nie ta droga. Ale co? Motywy śląskie są mi znane. Choćby pod przymusem, bo oglądam telewizję, znaczy muszę odbierać telewizję ze Śląska. Oper. Jo. Dostrzegłem pewną zbieżność motywów. Może nie w strojach, których kolorystyka jest zgoła inna, bardziej nadmorska. To. Ja tego nie lubię w lasach. Kurwa. Pajęczyny wielkie jak moje brzuszysko. Rzekłbym, że Kaszubi to tacy morscy, nadmorscy. To
takie okopy przecinałem kiedyś, to chyba dobrze idę. Druty kolczaste. Nadmorscy Ślązacy. A? Ktoś się obrazi. Etnograf zawodowy stuknie się w głowę, powie: pajacu, co ty gadasz? Ale ja się będę upierał. Dlatego, że tutaj są pewne takie niemieckie naleciałości. Co prawda oni nie łunacą tak jak Ślązacy, ale naleciałości językowe kojarzą mi się z niemieckim. Oczywiście każdy może spojrzeć nawet w głupią Wikipedię i rżnąć mądrale. Pewnie gdybym kręcił dyletanta, to bym tak zrobił. Ale nie spojrzę. Będę gdybał. I powiem wam, że Kaszubi też śląscy, znaczy morscy Ślązacy. Idę nad tym umocnieniem. O, dobra. Tamto miejsce kojarzę. Tam jest moja droga. Są moje wydmy. To jest chyba moja droga. Kaszubi są szalenie uporządkowani. Spojrzycie na mój wakacyjny materiał z Muzeum Etnograficznego. To zauważycie w takiej aranżacji domu czy chaty kaszubskiej bardzo dużo podobieństw. O, laczka coś mi przebiło. Szyszka. Wszystko bardzo uporządkowane. Ściany zabezpieczone przed zabrudzeniem, na przykład w kuchni. Kuchnia też uporządkowana. No, rzekłbym, że to jest właśnie Śląsk nad morzem. Ludzie też są bardzo rodzinni, uprzejmi. Nikogo nie dziwi nuklearny model rodziny. A rodzina nuklearna to taka, w której w gospodarstwie zamieszkuje kilka pokoleń razem, wspólnie i zgodnie. Tak, dziadkowie, rodzice, dzieci, wnuczki. Mam tu znajomego. Żyją, oni wszyscy żyją w podwórzu. Jest dom wielorodzinny. Ale wszyscy żyją w podwórzu, w takim zaaranżowanym miejscu spotkań. To jest taka ni to altana, ni to warsztat. Można posiedzieć, pogrillować, coś zrobić. Oni to prowadzą wspólnie z sąsiadami. Przekomarzają się wzajemnie. A to chyba wąskotorówka szła gdzieś. Słupek widzę pierwszy raz w życiu, więc się zgubiłem. Ale hel jest taki, że gdzie nie pójdziesz, tam w końcu kiedyś trafisz nad wodę. Pamiętam, że muszę wyjść przy jakiejś radiolatarni. Z powrotem już trafię na moją starą drużynkę. No, to tyle. To taka moja refleksja do podzielenia się z wami. Jak ja postrzegam Kasiebie? No, według mnie to jest nadmorski, jak to woli, morski Śląsk. Dobra, odcinki miały być krótkie. Pora kończyć. Bo to się zaczyna robić jakiś Blair Witch Project. Bo kurde, zgubiłem się w lesie z kamerą.
No ale jeżeli zobaczycie to na YouTubie, to znaczy, że się w końcu znalazłem. Gdzieś to muszę załadować. Tak? W lesie łączności nie ma. Zwłaszcza, że tu są białe plamy. Czyli obszary bez zasięgu, bez pokrycia. Bez pokrycia. Zasięgiem, tak? Powalone drzewo. To jest moja droga. A, jest. A, czekaj. Tu. Wyłączę backlighta. O. Jest powalone drzewo. Trochę tu pozarastało od zeszłego roku. Ale jestem na miejscu. Dobra. Także kaszubi. Szalenie uporządkowani, żyją nuklearnie. Dziwne naleciałości językowe, no ale to od tego na razie abstrahuję. Uprzejmi, pomocni. I ta ich muzyka taka biesiadna. Dobra, kończę. Bywajcie. Nie wiem, czy to odcinki, które kręcę, będę publikował w porządku chronologicznym. Więc jeśli nie widzieliście, to też zapraszam na odcinek plażowy. Sklepów tych tanich przybyło.